Dobra, akcja, poszło. Poszło? Cześć i czołem. Witamy w Szczecinie z Marcina Kubice z Rosołem. Z Rosołem. Poznaliśmy się z Marcinem, kiedy my się poznaliśmy, Marcin? Oj, bardzo dawno temu. Dawno temu, a teraz spotykamy się pierwszy raz. Słuchajcie, spędziliśmy na telefonie godziny czasu, tak, rozmawiając. Potwierdzisz, prawda? Potwierdzam, nie kłamię. Chociaż raz mówi prawdę. Fajny manik. A teraz jedziemy sobie na wspólny wypad, nic nie związanego z trackerką. Jedziemy spotkać się z naszym, w sumie mogę powiedzieć, wspólnym kolegą, chociaż Marka jeszcze nie poznałem osobiście, ale go poznam teraz. Jedziemy na ryby do... Do Marfisza. Do Przelewic. Do Przelewic, także witamy Was w Szczecinie. Zakorkowanym trochę. Zakorkowanym. Ale nie jest źle. Jedziemy Marcina autem. Moja cytryna została pod domem. O, możesz to zamontować. Na rady? Nie, właśnie nie. Kurde, szkoda, że... Ale tak mogę trzymać, to nie przeszkadza. No nie? Możesz, ale nie mogę się powiesić? Nie na rady. Słuchaj, no gdzieś może można by było. A tu za lusterkiem z tyłu, to tak, nie. Da radę. Dobra, my widzimy się za chwilę. Jestem pod wrażeniem piękna tutejszych kobiet ogólnie. Szczecinianki są naprawdę bardzo ładne. Widać, że oddychają takim morskim powietrzem, chociaż Szczecin jest nad morzem. Ale nie ma co roku są odbywane w Szczecinie Dni Morza. O właśnie. Także czują się, jakby byli nad morzem. Tak. No ale jakby nie patrzeć, do Międzyzdroi mamy godzinkę czasu. Jest, no nie, no może troszkę dłużej. No. Ale to jest ładnie nawet, mi się podoba. To jest fajna, tak, fajna grafika na tym, na budynku. Tak. No, ale jest taka budowla, która powstała, nawet nie wiem kiedy. I zapomniałem, jak ona się nazywa. Dla mnie to wygląda jak stuningowany hamburger. O. Jakieś takie taki okrąglak, wiesz? Mówisz hamburger, jadłaś moją duszę. Słuchaj, gdzieś tu się wjeżdża w miasto i to kosztowało chyba 150 tysięcy złotych. Oh, wow. A wygląda to jak naprawdę zwiędły hamburger, uwierz mi. A tam? Z przodu? No to jest... To... Studium jakieś, tak, szkoła jakaś. Tak. Ja za bardzo o Szczecinie nie mogę powiedzieć, gdyż sam nie jestem ze Szczecina. No tak, nie jesteś. A to ładnie wygląda tutaj, no. Jakieś grupy. Tu można iść na piwko w ogóle. Jak na piwko? Ja myślałem, że cmentarz. Gdzie? Widzisz tam parasolki? Aha, to jest bar, tak? Tak. Ja pierniczę, myślałem, że jakiś kościół albo coś takiego. Kurde. Dobra, teraz my w lewo. My w lewo ciśniemy. Na dziesiątkę, dziesiątka teraz będzie już. Dziesiątką cały czas, aż do Marfisza będziemy jechać. Do Pyrzyc, tak? Do Pyrzyc, tak. Znaczy, czekaj, S3 powinniśmy jechać do Pyrzyc, a nie dziesiątką. Dobra, jedziemy na Bydgoszcz. Ogólnie mi się podoba tu w Szczecinie. Ładnie jest. Mini pas, żeby to jakoś wyglądało. Widziałeś te znaki? Nie. Ja też nie widziałem właśnie. Ale na Bydgoszcz się tędy jedzie, dobra, to na pewno. Ja widzę, bo da będzie dziesiątka, nie? Tak. Pojedziemy w dziesiątkę. Bo tutaj się jedzie wzdłuż wałów, nie? Jakbyś tam pojechał. Ładnie. I tu. Ładnie. Ja cały czas się poruszam po Szczecinie z nawigacją, ewentualnie jak ja wiem już, jak w niektóre miejsca dojechać, to już nie, ale... A ty masz auto na angielskim Bacha tutaj? Tak. No to jak cię widzą, to pewnie no, to jest tam respekcik jest. No niby jest, ale powiem ci, że cały czas myślałem, żeby ponagrywać trochę tych ludzi, jacy są nieuprzejmi, wiesz? No, to nie jest Anglia, wiesz. Tutaj u nas się walczy o miejsce na drodze. Nawet ostatnio autobus mnie podjechał, ty nie chciał mnie puścić. Widziałeś? Tak. Nie widziałeś. Nie widziałem. Nie widziałeś. Nie będę jej gonił, ale bardzo ładna pani. Żeby nie było, jedziemy na ryby. Jedziemy na ryby. Ale jak muzyka będzie za głośna, to nie będziemy odbierać telefonu, bo nie będziemy po prostu słyszeć. Po prostu nie, tam nie ma zasięgu. A nie ma zasięgu, właśnie, o to właśnie chodzi. Może tak. Czajno. Ale trafiliśmy, powiem ci, pogoda trafiła dla nas. No, pogoda ładna jest, no. Za 500 metrów jedź dalej prosto. Tak jest. I prosto lecimy, prosto, no. Tak akurat tą drogę tutaj znam. Masz tylko, że nie wiem, czy lepiej jechać S3. I teraz nie wiem. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, które lepiej jechać. S3, czy dziesiątką? Jechałem i tą, i tą, Marka. Jedź dalej prosto. Jedź normalnie dychą. Ja pojedziemy dychą.
dziurami. Nie boli cię to, jak to auto tak wpada w te dziury? To jest Alfa Romeo. To i tak się pieprzy, i tak. Obojętnie, czy jedziesz po nowym asfalcie, czy po takim. Nie, ogólnie końcówki drążku do wymiany. Tak. Regeneracja turbiny. Ale na turbinę jestem umówiony w piątek. Lewa! Co powiesz? No. Jagoda i tak moich filmów nie ogląda, tak się nie. Ładna pani. Bardzo. Bardzo ładna pani. Dobra, jedziemy dalej. Ty, ja nie wiem, czy... Twoja pani ogląda twoje filmy? Nie, chyba raczej coś nie ogląda. Oj. Cholerny świat. Ale brzydka. Fuj, brzydka. Ale te włosy, widziałeś, co się wplątało tam w głowę, włosy. Dobra, idziemy dalej. Pomyliła piankę do włosów. O kurde, ty widziałeś to? No właśnie. Wpadłem specjalnie w dziurę. No. Ale wiesz, to jest też mistrzostwo kierownicy, żeby w taką dziurę wpaść. Trzeba manewrować samochód, nie? Tak. Widzisz, to jest to. Polarów słonecznych nie wziąłem. Ja zostawiłem w cytrynie, no niestety. Trudno. My jedziemy na ryby, a nie tam opalać. Właśnie. Chociaż koce mamy. Ja też mam koc, mam, więc... Chłopaki jeżdżą. Widule. Ale słuchaj, na tym łowisku to łowisz karpia i go bierzesz, czy... A możesz trzeba go wziąć? Nie, no to... A ty? Nie, no co, to ja co ja z nim zrobię? No właśnie. Chyba, że dzisiaj wieczorem byśmy go usłyszeli u ciebie. Ale nie. Nie. Nie chce mi się. Dalej ta brzydka pani koło nas tutaj. To jest ta brzydka pani? Nie, tu już... Nie, to jest... Jakiś... Zobacz, Transformer, jakiś... pan. Bydgoszcz, 10, prosto. Tak, tak. Lecimy. Marek już tam tupie na pewno, co? O, Marek jest... O, cholera, chyba dzwoni. Tyłek trują. Mamuśka, mam 33 lata. Po cholerę muszę mi wyzwania, gdzie jestem, no. Powinien zamontować sobie ten... GPS-a, jeszcze tak... Albo tą, nianię elektryczną. Zestaw głośno mówiący. Nie, na przykład... Auto idzie teraz na Kotlinę Kłodzkie, tam będzie stało i... I już. Będzie w garażu. Tak. Będzie garażowany teraz. Ja go teraz wyremontuję i zobaczę, może na wiosnę do Żyda pójdzie następnie. Zobaczę jeszcze. Nie no, fajnie się jedzie ogólnie. Delikatny asfalcik, gdzie niegdzie jakaś dziura. Ale to tak na otrzeźwienie. Żeby nie zasnąć. Żeby nie zasnąć. Uwaga. Znowu ta pani. Znowu ta pani brzydka. O Jezus. Pomyliła piankę do włosów z pianką montażową. Tak. Ona by nawet mogła, nie wiem, co pomylić, ale tak ładnie wygląda. Jak czasowo stoimy? Jest godzina 9.43. A jaki był czas na początku mówiony z Markiem? 10. Nie zajedziemy na 10, ale to nic, nie ma co tam panikować. Bo i tak, jest ciepło i karmię tam prawie trochę później, nie? A Marek wszystko ma, także nie jest źle. Powiem ci, ostatni raz łowiłem ryby z 15 lat temu. No my ogólnie, słuchajcie, jedziemy na ryby, a nie mamy nic. Ani wędek, ani nic. O, sorry, masz jedzonko wędkarskie. Mam. Jedyne co. No. Tak. Nasz wkład. Mój wkład to jest kiełbacha, kaszanka. O właśnie, złotka do kaszanki nie mamy. A grilla mamy? Mamy. O! Kupiłem, panie. Znalazłem na CPN-ie grilla, dałem za niego całe 15 zł. Ale to jest normalny grill, nie jednorazowy. Co ty gadasz, no. Tylko zobaczymy, czy on jest kompletny w ogóle, nie? Bo leżał tam na to. No, jak ten grill będzie taki kompletny jak mój prysznic, który rozpakowałem i no. Się okazuje, że przyszło do montażu prysznica, a w prysznicu nie ma śrub, prowadnic ani mocowań, także... Ale słuchaj, to trzeba być magikiem, jak mój tata. Mój tata, co by nie składał, zawsze zostaje kupa części, ale to jest złożone. No tak, tylko że jak tu nie masz części, to nie masz z czego złożyć. W ogóle tak. Przysłali mi sam brodzik i taki krzyżyk. Ani śrubek, ani prowadnic, ani tych podwyższeń takich. Także czekamy na telefon właśnie. A gdzie mieszkasz w ogóle teraz? Gdzie dom stawiasz? To nie dom, to jest remont w środku. Stare budownictwo takie, wiesz? Aha. A to w Szczecinie? Też w Szczecinie, tak. Słuchaj, nie widziałem jeszcze nowej Scania w Polsce. To nie jest nowa Scania. Ja wiem, mówię, nie widziałem jeszcze. To jest jakaś... To jest jeszcze on tu. Z R-ka chyba jakaś. Będzie chciał tu wjechać? No. Niech
wie, że koledzy po fachu jadą. Tak. Wizer Transport. A to nie jest jakiś, a to jakaś mąka albo coś. Nie, to jest jakiś tam, wiesz, na pani Adel. Ale nie wie, co oni tam włożą. Ładowała się wczoraj i co? Także było, wiesz, na film jeszcze tam, nie? No tutaj masz nagrywania jeszcze z 2 godziny na tej karcie. O kurde, i to tak trzyma? No, bateria? Bateria dosyć trzyma, także słuchajcie, my się teraz na chwilę rozłączymy, tak. Bo tutaj jest korek na razie, a będzie tak autostrada i nie będzie co. Zobaczymy się na łowisku i przy rekinach. Właśnie. No, dobra? Ahoj. Jesteśmy. Zabłądziliśmy, ale już jesteśmy. W ogóle fajnie to wyglądało, słuchajcie, przyjeżdżamy, a Marfisz tutaj z takim Marcinem też, którego poznacie z filmu później. Na Mouron, ubrani jak komandosi, a my... A my... Normalnie, kurde, pobrani. O, tam stoi, bo patrzy, co się dzieje, bo pojechaliśmy nie w tą... Nie w tą dziurkę, co trzeba było. No, to się zdarza. Ale zobacz, jak tutaj ktoś mieszka w tym domku, no, to powiem ci, że mają fajne życie tutaj. Klamer. Szczególnie w zimie. O, wsiada Marek. No, Marek patrzył, czy my w ogóle żyjemy jeszcze. Bo słuchajcie, moja Alfa jest strasznie niska, nie? A w ogóle będziemy, przepraszam, no. Będziemy na spławik, czy na co? Nie, czy będziemy, na grunt? Będziemy łapać na grunt. Na grunt, tak? Tak, 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 tak. Tam chyba będziemy, patrz, bo on już tam tak, Marcin, pokażemy, się już się rozbija. Myślę, że to pokrzywa taka duża, a to tylko pewnie Polcha. Samo się jika. Na szczęście jest ten dojazd taki w miarę. Kurde, bym się bał normalnie tą moją łatwą tu wjechać. Ale dojazd jest, widać, że uklepany. Jest dobrze. Uklepany dojazd. Jest dobrze. No, już chłopaki stoją. Po lewo Marfisz. Po prawo Marcin. Marcin Trzeciak. Po lewo Marcin, po prawej Mario. Tak. Czekaj, weź zapytasz, jak możemy stać. Poczekaj. Rozłączę się na chwilę i wracamy za momencik. Tak. Nie jestem dobry na setkę. Zobaczcie, gdzie chłopaki są, a ja z tyłu. Lepiej pierwszy kamerę, bo mamy rybę. Tak? No. Dlatego już mamy. No słyszę ryba. Kurwa, rybę mamy. Czekaj, puścimy tam do tego miejsca, gdzie jest tu w podbierze. Tak, tak. Dzisiaj szybko. Szybko. Kurde, zaczepiłem się. Dasz radę? Haczyk tam jest. No tak? Tak. Ej, dzisiaj było szybko. No, a jakie prognozy były? Takie prognozy były, że nie. Dobrze, że ryby scenariusza nie znają, więc tak. Była po prostu tak sama spontanicznie. Chyba. Chyba już jest po niej. Dlaczego? Nie. No kurde, nie wiem teraz. Jak dla mnie to tak, albo idzie do brzegu, albo jej nie ma. Tak, albo jej nie ma, albo idzie do brzegu. Raczej jej nie ma.